Witamy Cię, nasz kochany Boże, witamy Cię, Panie, w drugim rozdziale listu do Efezjan. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że znów dzisiaj możemy się tutaj spotkać, że znów nam pobłogosławiłeś tym czasem, że mamy, Panie, łaskę od Ciebie, że w tych ciężkich czasach możemy w pokoju studiować Twoje słowo, możemy się nim karmić, Panie, i proszę Cię, używaj nas, Panie, prowadź nas i pozwól nam ten pokarm nieść też innym, pozwól nam być światłem dla tego świata, tak żebyśmy dla tych, którzy może nie mają takiej możliwości, może nawet nie wiedzą, że powinni to robić, Panie, żeby ich też doprowadzić do Twojego słowa, żeby mogli zacząć się nim karmić, Panie, żeby mogli przemieniani, budowani przez Twoje słowo zacząć rozumieć ten świat i zacząć rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, że chodzi o Ciebie, Jezu Chryste, że to Ty jesteś początkiem i końcem i tylko w Tobie jest prawda i życie, bo to jest bezcenny dar, Panie, zrozumieć właśnie to, czym jest prawda i że w Tobie jest życie, że tylko w ten sposób można dotrzeć do wieczności, że tylko w tej wieczności jest cel naszej podróży, że nie jest nim ten świat i że to wszystko jest, Panie, zupełnie inaczej niż nam tutaj zły podczas tego życia naszego doczesnego próbował to przedstawić i o tym będziemy również dzisiaj czytać w tym fragmencie, dlatego proszę Cię, Boże, niech Twój Duch nas prowadzi przez ten tekst. Panie, dawaj nam poznanie, tak żebyśmy dla siebie i dla wszystkich dookoła mogli głosić prawdę Twojego Królestwa. Amen. Amen. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem, działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i umysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Amen. 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 Dziękuję Ci bardzo, Konradzie, do przeczytania. Widzicie, kochani, dzisiaj mamy każdy z tych wersetów jest, myślę, wart omówienia. Naprawdę jest bardzo intensywny tekst, w którym no, wiele prawdy jest zawarte. I zobaczcie, czytając od samego początku. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Także to, że człowiek żyjąc w grzechu jest martwy, jest faktem. Karą za grzech jest śmierć i tego się nie da zmienić w żaden inny sposób. Jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest przyjęcie Jezusa Chrystusa, a każdy, kto tego jeszcze nie zrobił, w nim działa właśnie ten duch, o którym tutaj jest mowa, czyli ten, który rządzi w powietrzu i sprawuje władzę nad synami nieposłuszeństwa. I wiecie, kochani, to jest właśnie taki bardzo delikatny temat, bo ludzie ze świata wybielają się jak tylko mogą, usprawiedliwiają się, prześcigają się w swoich jakichś dobrych uczynkach
Ale to niczego nie zmienia, zupełnie to niczego nie zmienia. Oni nie rozumieją tego, że... I my też tego nie rozumieliśmy kiedyś, także ja tutaj absolutnie nie mówię, nie wywyższam się jakkolwiek w stosunku do kogokolwiek innego. To jest tylko Boża łaska, że Bóg mi otworzył oczy, ale to zrozumieć to jest właśnie pierwszy krok. Zrozumieć to, że jest się synem nieposłuszeństwa, że każdy jeden, jedyny grzech powoduje, że ta kara na nas jest zasądzona, tak? I jeżeli my nie znajdziemy wyjścia z tej sytuacji, to my poniesiemy tą karę. Tutaj nie ma, wiecie, żadnej aktywności życiowej, żadnego czynu, żadnej zasługi, choćby to była najlepsza osoba na świecie, to w pierwszej kolejności trzeba się pozbyć tego aktu dłużnego, który na nas ciąży. Myślę, że to nikogo nie dziwi, jeżeli mamy mordercę, który stoi przed sądem i on kogoś zabił, a następnie ukrywał się i czynił samo dobro. To co powie na to sąd? Czy sąd weźmie to jego dobro pod uwagę, sądząc go za to morderstwo, którego dokonał? Także jeżeli to nikogo nie dziwi, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to też nikogo nie powinno dziwić to, jaka jest sytuacja nasza tutaj na tym świecie. Że nie da się czynami wybielić, dopóki my nie mamy wykasowanego tego aktu dłużnego, który dla nas na krzyż poniósł Jezus Chrystus. On za nas tą karę zapłacił. To my w żaden sposób nie możemy tej sytuacji naszej zmienić. I uczynki dobre są niezbędne, ale jako wynik życia w Jezusie Chrystusie, a nie jako sposób na osiągnięcie tego życia, bo dopóki Jezus Chrystus nam tego życia nie da, dopóki my Go o to nie poprosimy, dopóki przed Nim nie spokutujemy z naszego wcześniejszego życia, to nic się nie zmieni. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludziom jest to ciężko zrozumieć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że większość ludzi uważa się za dobrych i nie szuka ratunku. Ja też takim człowiekiem przez większość mojego życia byłem, aż się skonfrontowałem z pewnym problemem, który otworzył mi oczy i spowodował, że zacząłem szukać rozwiązania. Także kochani, za to Bogu trzeba być wdzięcznym, że jesteśmy gdzie jesteśmy i pamiętamy skąd spadliśmy, bo to nas trzyma, wiecie, w pokorze i nie pozwala nam za bardzo się wzbić, bo to nasze ja, ono bardzo lubi się chełpić, ono lubi się, wiecie, wywyższać, lubi mieć tą satysfakcję z tego, że samo o siebie stanowi, że sami coś tam osiągnęliśmy. Więc tak długo jak pamiętamy skąd spadliśmy, to możemy, wiecie, tak przy ziemi, ale z podniesioną głową i za Jezusem Chrystusem. Chciałby, kochani, może ktoś coś dodać od siebie. To zobaczcie dalej. Chociaż wiecie, tutaj mam fragment z Jana, który bym wam chciał przeczytać. To jest od 15 wersetu z 3 rozdziału. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał nam swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę,
przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. To jest, kochanie, właśnie to światło. Wiecie, człowiek, jak to światło zaświeciło w moim życiu i zobaczyłem prawdę o sobie, to naprawdę to był dla nas ciężki okres, bo my się z Asią jednocześnie nawracaliśmy, jednocześnie Bóg nam otworzył oczy na wiele kwestii i wtedy wiedzieliśmy po prostu, zrozumieliśmy, że dla nas nie ma przyszłości po prostu. Jeżeli ktoś nas nie uratuje w tym stanie, w którym jesteśmy, to zginiemy. I Bóg od razu nam wyciągnął swoją rękę i zabrał nam ten cały ciężar. Wszystkie te grzechy, wszystkie te obciążenia, które na nas ciążyły. Także Bóg nas nigdy nie zostawi właśnie. Jeżeli przyjdziemy do tego światła, to nas nie zostawi ze świadomością tego wszystkiego, co w tym świetle widać, tylko bo tak się nie da żyć po prostu. To jest pierwszy etap, ale jeżeli by Bóg nas zostawił w tym etapie, to no każdy z nas by się po prostu, to jest samo potępienie do samego końca, więc Bóg nam najpierw pokazuje prawdę, a później oferuje nam pomoc i oczyszcza nas z tego wszystkiego. I wiecie, to naprawdę wszystko zeszło. Każda jedna rzeczka, całe to obciążenie, wszystko, co wynikało z tego poprzedniego życia, Bóg nam to zabrał i pozwolił nam zacząć nowe życie. I to nowe życie też się czasami chwiało, też bywało różnie, ale od tego czasu już wiedzieliśmy, gdzie szukać ratunku i kogo prosić o pomoc i wybaczenie, więc to jest naprawdę to światło, to trzeba być Bogu wdzięcznym. Każdy, kto jeszcze tego nie rozumie, to niech poprosi Boga, żeby pokazał mu prawdę o jego życiu. Zresztą my też prośmy Boga o to, bo każdy z nas ma jeszcze rzeczy, które może poprawić, może zmienić, w których może być czystszy. Więc to jest proces, który nam będzie towarzyszył już na zawsze, ale szczególnie na początku to jest niesamowite przeżycie. I zobaczcie, kochani, tak czytaliśmy w Jana, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. W tym Konrada tłumaczeniu było warci gniewu. Także my byliśmy i dziećmi gniewu, i byliśmy warci gniewu. Ale zobaczcie, tutaj też jest napisane, że to się podoba ciału i myślom. To jest to, o czym też Jezus Chrystus mówił. To jest to, w czym Jezus Chrystus zdecydowanie podniósł poprzeczkę w tym naszym czasie, że już z samymi myślami grzeszymy. Więc nawet jeżeli nie dopuszczamy się pewnych czynów, ale dopuszczamy myśli o nich, wtedy też grzeszymy. Także zobaczcie, jakiej czystości Bóg od nas oczekuje. Zresztą no, to nie ma się czemu dziwić. To nie jest żaden Boży wymysł. Po prostu Bóg jest ogniem trawiącym. Grzech w konfrontacji z Bogiem po prostu powoduje zniszczenie. I sami wiecie, jak czytaliście w Starym Testamencie, co się działo, gdy ktoś dotknął arki, a nie był oczyszczony. Natychmiast umierał po prostu. Nie można stanąć przed Bogiem, nie można go spojrzeć na Niego, nie będąc w idealnej czystości. A tą idealną czystość możemy mieć tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Więc samo to pokazuje, wiecie, o tym będziemy czytać jeszcze za chwilę, ale jakie tutaj są nasze zasługi, jaki tutaj jest nasz dorobek? Żaden, po prostu totalnie żaden, absolutnie żaden, bo nawet jeżeli my byśmy co tylko możemy w tym naszym życiu przemienili, to zawsze zostanie coś, co spowoduje, że po prostu w obliczu Bożej świętości byśmy spłonęli. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. Że to jest odpowiedź. To miłosierdzie i miłość Boża to jest jedyny ratunek. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteśmy zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie.
Także tutaj nie jest napisane, że posadzi, że to będzie dopiero miało miejsce. Jest napisane, posadził w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wskrzeszeni i siedzimy w miejscach niebiańskich, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. I to są te 2000 lat, w których żyjemy. Bóg wszystkim, którzy poproszą, wybacza. Jak można sobie, wiecie, wyobrazić większe miłosierdzie po prostu? Bez względu na karę, bez względu na przewinienie, bez względu na cokolwiek, człowiek przychodzi przed sąd, prosi o wybaczenie i je dostaje. A następnie zostaje zasypany, jeżeli postanowi przemienić swoje życie wszystkimi darami, owocami, błogosławieństwami. To jest po prostu, to jest niewiarygodne, jaki jest Bóg, jakim On jest sędzią. Do tego mam fragment z Dziejów Apostolskich. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. A następnie jeszcze dwa wersety, to jest z 10 rozdziału. A Izajasz śmiało mówił, zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Lecz do Izraela mówi, cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się. Kochani, obyśmy byli tutaj tak, jak jest napisane, tak jak mówi Izajasz, że zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. To jest to, co się dzieje teraz. My nie jesteśmy etnicznym Izraelem, ale Bóg do nas przyszedł. My Go nie szukaliśmy, ale zostaliśmy przez Niego znalezieni i On pomógł nam się znaleźć. Objawił nam się po to, aby ta wiara właśnie rosła. Ona jest, dla mnie, wiecie, w tym wersecie, wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Dla mnie w tym jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeżeli my czytamy Słowo Boże, to stajemy się Mu posłuszni, bo zaczynamy rozumieć, jakie są wymogi Słowa Bożego. I o tym właśnie tutaj będziemy, wiecie, w dalszym fragmencie czytać, bo zobaczcie, co tutaj jest napisane. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To nie jest z was. Jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Ale jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Także w tych uczynkach nie ma żadnej zasługi. Ale gdy już Bóg nam przebaczy, gdy my postanawiamy za Nim iść, to zaczynamy realizować ten plan, który On dla nas przygotował. Bo tak jak tutaj zobaczcie, jest wyraźnie napisane, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Nie można stać się uczniem Jezusa Chrystusa, nie wypełniając planu, który Bóg dla nas przygotował, czyli tych dobrych uczynków. To jest to, o czym Słowo mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Do tego mam, kochani, jeszcze fragment z listu do Tytusa, z 2 rozdziału. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela, naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcając i strofując z całą powagą
Niech nikt tobą nie gardzi. Także kochani, powiem wam, że od kilku dni moje myśli się cały czas kierują na owocowanie, na oczyszczanie. Ja wam powiem, że ja czuję po prostu, że czas się kończy, że owocowanie rozstrzygnie o naszej przyszłości. Także naprawdę ja was z całego serca proszę, róbcie co możecie, żeby owocować, żeby pełnić Bożą wolę, żeby rozmawiać z Bogiem, prosić Go, żeby wam objawił, żeby postawił wam ludzi na drodze. Wiecie, to nie chodzi o wielkie czyny, to nie chodzi o ewangelizację na stadionach, to nie chodzi o to, żeby ludzi wskrzeszać, ale po prostu chodzi o to, żeby wykorzystywać każdą jedną szansę, żeby być tym świadectwem, żeby, nie wiem, porozmawiać z sąsiadem, z kolegą, koleżanką z pracy, z ekspedientką w sklepie, z kimkolwiek, żeby pamiętać o tym, żeby się przyznawać do Jezusa Chrystusa, bo jeżeli my się będziemy do Niego przyznawać, to On się przyzna do nas przed swoim Ojcem. I naprawdę nie bagatelizujcie tego, bo od tego zależy nasza przyszłość. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my zostaliśmy stworzeni do tych uczynków. I to, ta łaska, to miłosierdzie, to wszystko, co Bóg nam dał, On nam dał po to, żeby przez nas móc być tą łaską i miłosierdziem też dla wszystkich ludzi dookoła nas. I to, o czym rozmawialiśmy też kilka spotkań temu, to, o czym Czarek mówił, jaka jest nasza miłość, jeśli my nie mówimy komuś o tym, że nadchodzi sąd, że nadchodzi dzień gniewu, że ma jeszcze szansę, że może się opamiętać, że może poprosić o Boga o wybaczenie, bo inaczej zginie. To jest objaw miłości, kochani. Bez tego nie ma miłości. Po prostu miłość jest w tych uczynkach. Dlatego naprawdę to jest coraz ważniejsze. To jest z każdym dniem coraz ważniejsze, bo z każdym dniem jesteśmy bliżej powrotu Pana i końca czasu łaski. Więc tak jak mówię codziennie, nie potępiajcie się, ale się mobilizujcie. Ja wiem w tej grupie i tutaj szczególnie osoby, które są na spotkaniach, wy wszyscy macie świadectwa, wy wszyscy działacie jak możecie i gdzie możecie i staracie się i nie jesteście obojętni na innych ludzi dookoła. I Bóg wam to wynagrodzi, wszystko. Ale to jest właśnie ta nasza służba. Nie to życie doczesne, nie cokolwiek, co jest z nim związanego. Ja też marnuję czas na to, żeby pewne plany swoje jakieś tam realizować, ale wierzę w to, że to są również Boże plany. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba robić. My musimy żyć, to jest nasza odpowiedzialność. Mamy rodziny, tudzież nie mamy, mamy pewne obowiązki, mamy naszą pracę. Czegoś trzeba się utrzymać, to jest wszystko oczywiste i Bóg nie każe nam tego, wiecie, rzucić, bo być może właśnie chodzi o te osoby, z którymi pracujemy, tak? Być może właśnie nie mamy rzucić wszystkiego i ewangelizować na ulicy, tylko właśnie mamy na przykład głosić osobom, które Bóg nam stawia na naszej drodze, w naszej pracy. Także to absolutnie nie ma co się porównywać. Wiecie, nie można powiedzieć, że ktoś robi więcej albo ktoś robi ważniejsze rzeczy niż my, bo te dary są różne. Ta służba jest różna. Każdy z nas jest innym organem. Może ktoś w ogóle ma nie ewangelizować, tylko ma się wstawiać za wszystkich ewangelizujących. Pamiętajcie o tym, że nie porównujcie się, tylko proście Boga o to, żeby wam pokazał, jakie jest wasze powołanie. Można też robić wszystko. To jest próbować, wiecie, ja też próbuję. Pewne rzeczy mi lepiej wychodzą, pewne mi gorzej wychodzą. Ja wam powiem, no jak Asia mi czasami opowiada, co się dzieje u niej w szpitalu, to ja tak tylko mówię, człowieku, przecież ty jesteś w ogóle, ta twoja cała służba, ona tygodniowo kilka osób prowadzi do Pana, naprawdę. I ci ludzie wyznają Jezusa Chrystusa i umierają, także to jest, wiecie, ale to jest też, to jest błogosławieństwo, tak, widzieć, powiedzmy, wzrost tego ziarna, które się sieje. Inni sieją i nie widzą tego wzrostu, więc też się nie można porównywać, ale naprawdę no, niesamowita jest służba. Każda jedna jest ważna, nie ma nic, co jest mniej ważne, bo do każdego człowieka też się dotrze inaczej. Jeden dotrze przez naukę, drugi dotrze przez świadectwa, trzeci dotrze, nie wiem, przez cuda. Naprawdę, mnie na przykład, ja przez nauczania Fajta, przez jego takie faktycznie naukowe, przez to podłoże jego całe, jako profesora biologii Bóg mi naprawdę otworzył oczy, jak przez to, co Fajt
tłumaczył, zobaczyłem, że w ogóle ta cała nauka, to co nauka głosi, się w ogóle nie trzyma zupełnie logiki. Więc a i do innego człowieka to w żaden sposób nie dotrze, bo do niego Bóg dotrze przez coś innego, tak? Więc naprawdę my jesteśmy tak niesamowicie złożeni, tak Bóg nas niesamowicie stworzył. Zresztą no, co się tu dziwić na swoje podobieństwo, tak? Więc no, jakby miało być inaczej, więc po prostu no, szukajcie tego waszego powołania. Być może chodzi o tą jedną osobę gdzieś, która jeszcze czeka na ten głos nadziei w waszym życiu, gdzieś w okolicy, albo wiecie, no tak, nawet jak Ania opowiadała, no poszła, żeby Panu dać Biblię, a okazało się być może, że chodzi o kolegę, który później to słowo wziął i nie można się zniechęcać, nie można w żaden sposób, wiecie, cały czas trzeba przejść do przodu po prostu. Panie, mów, Panie, prowadź i co by się nie działo, trzeba, wiecie, każdy dzień zaczynać z nową nadzieją i z nowym takim ogniem, bo no, ta miłość, wiecie, żeby to, o czym wczoraj czytaliśmy, żeby Pan nam potem nie zarzucił, że straciliśmy naszą pierwszą miłość, to musi wszystko płonąć, to musi być coraz mocniejsze. No nie wiem, ja wam powiem, jak im ja więcej czytam Biblię, im bardziej poznaję Boże obietnice, to wszystko, co Bóg do nas mówi, Boży charakter, ja po prostu, no, moja fascynacja Bogiem jest coraz większa. Ja naprawdę z podziwu wyjść nie mogę po prostu. Ja mały proch i pył po prostu przy tym wszystkim, ale Bóg nas pokochał i chce mieć z nami tą relację, dba o nas, poświęcił, zobaczcie, tyle czasu na to, żeby ten plan swój prowadzić, żeby nie zabrać nam wolności, żeby ta miłość prawdziwa zatriumfowała ponad wszystkim. To tyle ode mnie, kochani. Ktoś chciałby może coś dodać od siebie? Cieszę się, że już wszyscy poszliście na służbę. Tak powinno być. Koszary powinny być puste, wszyscy powinni być w akcji. No ja się właśnie rozglądam, komu tu Biblii nie dać, bo mam jeszcze dwie w samochodzie. No właśnie, wracam, bo mocne te słowa są, Maciek. Ja tak sobie myślę, właśnie byłam za logicznym. Mogłam, Pan mi pomógł też wirek zanieść, no bo w ciąży ten. Mogłam mu dać Biblię, a człowiek jest taki jakiś, nie wiem. No tylko powiedzieć, Pan Jezus zbawia i pójść. Nie trzeba jakichś wielkich przemów, bo ja nie potrafię, ale jakieś jedno krótkie zdanie, nie? Dokładnie. Trzeba się mobilizować i nosić zawsze w plecaku po prostu. Dokładnie. Mnie się wydaje, że wystarczy, że się ruszy z miejsca i potem już to już po prostu nogi, ręce, uszy, usta same prowadzą. Ruszyć, po prostu wyjść. A potem już Bóg nas poprowadzi dalej. W takie miejsca, w których powinniśmy być. Panie Ewelina, ja też to tak widzę, wystarczy ruszyć. Wiecie, kiedyś ktoś mi powiedział swoją modlitwę i ja też się tak zawsze modlę rano. Panie, żeby moje usta były Twoimi ustami, moje nogi były Twoimi nogami, moje myśli i moje serce też należało do Ciebie. I wtedy, jeżeli my zrobimy ten pierwszy krok, to Bóg nas będzie prowadził, bo to jest oczywiste, że to wszystko nie jest z nas. Ale my musimy tutaj podjąć decyzję. Musimy Bogu naszą wolność oddać na służbę. I wtedy się dzieją rzeczy. I wiecie, bo czasami my myślimy, och, tam komuś dałem Biblię, co w tym spektakularnego, a tamten, nie wiem, głosił tylu osobom. Ale ratunek każdej jednej duszy. Zobaczcie, to przecież to całe niebo się cieszy, jak jest napisane w momencie, kiedy człowiek chrzest przyjmuje. Kiedy jeden człowiek się nawraca, to jest... My nie ratujemy całego świata, ale my możemy uratować cały świat jednego człowieka. Zobaczcie, jak to jest wielkie i niesamowite. Także wszelki trud się opłaca, cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Żeby pomnażać te talenty, ja czasami tak myślę, och, Panie, mam nadzieję, że Ty mi dałeś tylko jeden talent, bo 10 to z tego na pewno nie będzie, a jak dostałem 10 talentów i powinno być 20, to... Ale no, to przecież trzeba po prostu, no wiecie, i zresztą to jest, no ja nie wiem, mnie to sprawia satysfakcję, ja po prostu, to jest jak moje hobby, moje życie, to jest coś, co naprawdę chcę robić, tak? Ja po prostu, ja sam mam w tym niesamowite błogosławieństwo, spokój i ja chcę naprawdę ludziom
Bóg przemienia wszystko i przemienia mnie każdego dnia, moje spojrzenie na innych ludzi. To jest piękne, wiecie, żeby po prostu, żeby wszyscy, każdy jeden człowiek, żeby mógł poznać tą prawdę. Także trzeba działać, bo ludzi naprawdę, ludzi jest zagubionych coraz więcej, ludzi załamanych, ludzi, którzy zupełnie nie wiedzą, co z tym życiem począć. A idą coraz gorsze czasy. Lepiej już nie będzie. To wszystko się będzie tylko pogrążało. Wystarczy sobie prześledzić jakieś tam informacje. Po prostu no, ta cisza nie będzie trwała wiecznie, tak? My zawsze mamy jakąś tam letnią przerwę w atrakcjach, no i potem kolejny jesień, zima, ucisk się powiększa, tak? W Niemczech już się mówi o tym, że zimą na pewno nie będzie energii wystarczająco dla wszystkich. Niby budują jakieś hale, w których ludzie się będą mogli ogrzać. No oczywiście wejście do hali będzie za przepustką, także nie wszyscy będą mogli wejść. Czy tak będzie, czy nie, to się okaże, ale myślę, że każdy, kto ma oczy otwarte, widzi, że to wszystko dookoła jest dziwne. Te konflikty, no nie bez powodu to wszystko się dzieje, nie bez powodu o tym się mówi, tak? Oni muszą ten świat zmusić do tego, żeby padł na kolana, żeby przyjął ich rozwiązanie. I za to Ci, Panie, dziękujemy, za to, że chcesz z nami współpracować mimo tych wszystkich naszych, Panie, dziwnych charakterów, zwyczajów i przypadłości, Panie, że Ty potrafisz z nas stworzyć nowego człowieka na swoje podobieństwo, że Ty nas, Panie, przemieniasz nasze myślenie, że Ty, Panie, pokazujesz nam siebie coraz więcej, że objawiając nam swój charakter, Panie, że ta miłość rośnie w nas i proszę Cię, Panie, daj nam owocować, daj nam sobie służyć tak, żebyśmy mogli Ci się przydać, żebyśmy byli robotnikami, Panie, którzy zasłużą na swoje miejsce u Twego boku, Panie, żebyśmy tą koronę dostali od Ciebie, Panie, żebyśmy biegu dokonali, tak jak Paweł to mówił. Żebyśmy mogli być z Tobą na zawsze, ale też wszyscy, Panie, którzy tylko chcą, dla których jest nadzieja, Panie, którzy jeszcze swoje serce mogą przed Tobą otworzyć i poprosić o wybaczenie, bo Ty jesteś, Panie, jedyną prawdą i jedynym życiem, światłem tego świata jesteś, Panie, i na Ciebie czekamy, Jezu Chryste, każdego dnia. Maranata, amen.